Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Krystian Czekaj Hop. I jak widzieliście, znowuż koszulka z browaru Tęczynek, z tego starego. Po raz kolejny powtarzam. Natomiast piwo zupełnie nowe. Czyli tym razem Milk Stout właśnie z tegoż browaru, tak naprawdę uważone w tym browarze. Natomiast uważone przez manufakturę piwa, wódki i wina, o czym już pewnie doskonale wiecie, jeśli obejrzeliście moje poprzednie degustacje piw z tegoż browaru. A jeśli tego nie zrobiliście jeszcze, bardzo zapraszam do nadrobienia zaległości. Na początku bardzo szybciutko. Czym jest w ogóle Milk Stout? Czym jest może Stout? Jest to ciemne piwo, które charakteryzuje się tym, że powinno być generalnie dosyć lekkie. Mamy w nim nuty, cóż, najczęściej czekolady, lekko kawowe, akcenty zbożowe może. Natomiast co powinniśmy wyczuć w Milk Stoucie? W zwykłym stoucie mamy czekoladę raczej gorzką. Od słodów to pochodzi. Natomiast tutaj w każdym Milk Stoucie dodana jest laktoza, czyli rodzaj cukru, który właśnie nadaje piwu słodyczy i przez to raczej w Milk Stoutach czujemy czekoladę mleczną. Natomiast niekiedy też możemy i gorzką, i mleczną wyczuć, ale to różnie bywa, wiadomo, zależy od receptury, po prostu. Pamiętam, że z BRJ-u Milk Stout był bardzo, bardzo fajny. Oczywiście, powiedzmy w cudzysłowie, stary browar Tęczynek miał problem z utrzymaniem jakości piw. Często było tak, że jedna warka była bardzo dobra i to się odnosi do wszystkich piw. Natomiast inne były, no, cóż tu dużo mówić. W każdym razie tamten Milk Stout wyróżniał się tym, że był chmielony na zimno, z tego co wiem. I rzeczywiście w aromacie było wyczuwalny bardzo dobrze chmiel, takie nuty bardzo owocowe, właśnie od chmielu, a nie od jakichś innych tam rzeczy. Etykieta. Słuchajcie, w ogóle to piwo nazywa się P Milk Stout. Od czego to P dojdziemy? Natomiast o tyle, o ile to P jest, no powiedzmy, czarne, tak? Z tutaj jakimiś kreseczkami srebrnymi, ale generalnie powiedzmy, że jest czarne. Mogłoby się to odnosić do barwy piwa, tak? Natomiast tło etykiety białe, czyli może się to kojarzyć z mlekiem, czyli właśnie laktozą. I to jest generalnie spoko, ale no dosyć taka uboga etykieta. Nie wiem, powiem szczerze, te bardziej tradycyjne z Pilsnera, Lagera i tych innych podobały mi się bardziej. Są w jakimś takim gustownym tonie. Natomiast ta seria nowofalowa, bo myślę, że tak ją można nazwać, do mnie nie przemawia zupełnie. Zupełnie może się wyróżnia na półce, może widać, że to jest coś innego, tak? Natomiast to nie moja bajka. Czytamy, co mamy na kontretykiecie. Piwo P Milk Stout to ciemne piwo o wyraźnym smaku.
użytą mieszankę słodów nadających wyczuwalny smak kawy i paloności, uzupełniają aromaty chmieli amerykańskich, czyli możliwe, że to też było chmielone na zimno. I właśnie, o paloności nie wspomniałem, ale jak najbardziej w stałcie paloność jest bardzo ważna. Szczególnie w tych imperialnych stałtach, ale w tych lżejszych również. Piwo P jak piwna rewolucja. I to już nam wyjaśnia, od czego to P tutaj pochodzi. To linia naszego piwowara Sebastiana Jabłońskiego, oparta na jego autorskich wersjach nowofalowych stylów piwa. Nowa fala, w browarze Tęczynek, jestem jak najbardziej za. Piwo ciemne pasteryzowane górnej fermentacji. Składniki: woda, słody jęczmienne, pilzneński, monachijski, melanoidynowy, nie wiem jak to się czyta, powiem szczerze. Czekoladowy, aromatyczny, aroma malt, palony black malt extra dark, słody, pszeniczny, pszeniczny, czarny, wheat malt black, słód żytni czekoladowy, laktoza, chmiele magnum i citra. Czyli citra, nowa fala. Coś ciekawego, mam nadzieję. A poza tym drożdże. Alkohol 4,8 objętości, ekstrakt 14% wagowo, IBU 27. Wyprodukowano przez Manufaktura Piwa, Wódki i Wina w browarze Tęczynek. To już powiedziałem. Najlepiej spożyć przed upływem 8 miesięcy od dnia produkcji, a datą produkcji jest 14 marca 2018 roku. Ten filmik nagrywam nieco wcześniej, przed świętami wielkanocnymi, i nie wiem, czy on się jeszcze przed tymi świętami pojawi, czy we święta go wypuszczę, czy może też dopiero po nich. Bo na razie czasu mało, więc chcę sobie nadrobić i dopiero wrzucić te filmiki w przyszłości. Zobaczymy, kiedy się to uda zrealizować. Otwieramy opinie na temat tego piwa. Dostaję fajne od moich klientów. Nawet właśnie nie miałem czasu, aby jako pierwszy spróbować tego piwa przed moimi klientami. No nie zawsze da się to zrobić. Kapsel na czarnym tle, firmowy. Nie mam jeszcze takiego, bo on jest używany na razie tylko w tym piwie. Czarne tło, pewnie znowu odniesienie do barwy piwa. Fajne, że coś takiego jest zrobione w browarze Tęczynek. Ja kolekcjonuję kapsle, więc dla mnie to jest rzeczywiście coś przyjemnego. Zdegustujemy za chwilę ze szkła browaru Tęczynek za czasów pana Jakubiaka, ale na razie poczujmy coś w butelce. No tak, chmiel. Chmiel citra. Jak najbardziej. Mamy tutaj taką owocowość, soczystość, świeżość. Głównie cytrusy, jakieś słodkie, soczyste, pomarańcze, troszkę dopełnienie cytrynowe. Poza tym dużo słodyczy od laktozy właśnie, tak jak być powinno. No i tak jak się spodziewałem, mleczna czekolada, czyli połączenie ciemnych słodów z laktozą. No. Ale jest, powiem szczerze, że
Dawno nie czułem tak genialnego aromatu. Może nie powiem w piwie jako ogół, natomiast w milkstaucie to na pewno. Soczyście, słodko. Ta słodycz nie jest jakaś taka mdła, tylko przełamana ciemnymi słodami. Naprawdę robi to wrażenie. To trzeba po prostu poczuć. Piana utworzyła się obfita. Drobno i średnio pęcherzykowa. Bardzo owocowo nadal. Cytrusy. Pomarańcze, troszkę cytryny, wanilia. Waniliowo też jest. Słodko generalnie od laktozy. Taka trawa cytrynowa, bym powiedział. No bardzo fajnie. Troszkę mlecznej czekolady, nie aż tak dużo jak z butelki, ale fajne dopełnienie. Nie, naprawdę, aromat, powiem wam szczerze, jest obłędny i tutaj nie przesadzam w ogóle. Pora spróbować. Poezja. Jakby to powiedział Wiesław Wszywka. Niebo w ziemi. Moc cytrusów, goryczka jest no solidna. Solidna jest ona od chmielu. To na pierwszym planie, ale jak powoli z biegiem czasu ten chmiel jednak ustępuje i osadza się na tyłach języka, to na jego przedzie jednak pojawia się dosyć mocny akcent, taki palony, nieco popiołowy. To jest spowodowane ciemnymi słodami, dodatkiem ciemnych słodów. I to jest bardzo, bardzo ciekawe. Bo widać, od razu czuć złożoność w tym piwie. Że to piwo nie jest jakieś jednowymiarowe, że można w nim dużo wyczuć. Poza tym sporo kawy. Mamy tutaj, przywodzi ten smak na myśl gorzką czekoladę. Jednak ta mleczna czekolada jest gdzieś z tyłu. Bardziej była jakby w aromacie wyczuwalna. Natomiast smaku mniej. Jednak te chmiele tutaj dominują, znaczy citra tu dominuje, bo Magnum to... Magnum raczej posądziłbym o dodanie samej goryczki,
Natomiast citra daje taką goryczkę już bardziej konkretną w stronę tych cytrusów. Reasumując, dużo pomarańczy, teraz sporo cytryny. Na początku to był niuans może, a na pewno drugi plan. Natomiast teraz cytryna coraz bardziej się akcentuje. Oprócz tych cytrusów, tak jak mówię, paloność, spora paloność jest tutaj. Czekolada gorzka i taka nutka, takie muśnięcie naprawdę czekolady mlecznej. Jestem mega zaskoczony. IBU27 jest tu napisane. Jeśli rzeczywiście było to jakoś wyliczone, albo jest to wyliczone w przybliżeniu, to wydaje mi się, że jednak te słody ciemne dały tu dużo tej goryczki, bo moim zdaniem jest tu sporo więcej niż 27 IBU. To jest naprawdę goryczkowe piwo. Jak brałem pierwsze łyki, skojarzyć można też to piwo jako Black IPA z laktozą. Też by można tak było powiedzieć. Natomiast w Black IPA nie są pożądane te nuty od słodów ciemnych. Natomiast jest ich tu bardzo dużo, więc po kilku łykach w ogóle, gdyby ktoś w ślepym teście próbował, to powinien wyczuć, że rzeczywiście jest to stout, bo mamy sporo paloności, sporo ciemnych słodów, z dużą dozą amerykańskich chmieli. Natomiast ta laktoza jest tak wyczuwalna, szczególnie w aromacie, jest taki mleczny aromat, że no, można trafić, iż jest to milk stout, ale naprawdę takich milk stoutów chyba wielu nie ma w Polsce. Bo nawet sobie nie przypominam, abym podobny miał w ustach, więc jest to naprawdę wyjątkowe piwo, bardzo udane moim zdaniem. Bardzo mi smakuje i dumny jestem, że w browarze tuż za miedzą, można powiedzieć, takie piwo zostało uważone. Na razie ze sprzedażą nie ma szału może, natomiast no cóż, trzeba ludzi jakby uświadamiać. Trzeba ludziom mówić, że to jest fajne piwo. Ci, którzy piją jasnego lagera, no cóż, nie są jeszcze przyzwyczajeni, to jeszcze nie jest ten level, aby brać się za takie piwo. Natomiast powoli przyzwyczajając do albo wprowadzając ludzi do tego świata dobrego naprawdę piwa, no to spoko. Lacing bardzo ładny i powiem szczerze, jest to milk stout, który mógłbym pić na co dzień, gdyby nie to, że nie powtarzam się dwa razy, dwukrotnie z tym samym piwem. Oczywiście, tak jak mówię, są wyjątki, bo ale rzadko robię jakiś wyjątek. Natomiast gdybym miał ochotę naprawdę na dobrze chmielonego milk stouta, a nie miał nic pod ręką w sensie nowości, jak najbardziej zakupiłbym znowuż milk stout z Tenczynka. Myślę, że przyzwoita cena, on by chyba około 8-8,50 zł. Jak najbardziej można wydać te pieniądze na to piwo, bo jest genialne moim prywatnym zdaniem. Zachęcam browary do współpracy. Jeśli chcecie podesłać mi swoje piwo na degustację,
to bardzo proszę, bardzo będę zobowiązany. Jeśli chcecie, abym odwiedził wasz browar i zrobił z niego jakieś sprawozdanie, również jestem chętny na coś takiego. Poza tym bardzo proszę o subskrypcję tutaj na YouTube. Każda łapka w górę będzie też mile widziana, bo każda łapka w górę powinna powiększyć zasięg, tak działa YouTube. A poza tym każde polubienie na Krystian Czekaj Hop, czyli moja stronka na Facebooku. No cóż, czekam na to. Poza tym też możecie mnie znaleźć na Instagramie pod Krystian, przepraszam, Czekaj Krystian Hop. Tam jest nieco odwrotnie. W każdym razie, jeśli nie próbowaliście tęczynek Milk Stout, biegnijcie do sklepu, w którym to piwo jest. Nie wiem, jak jest z dostępnością, może być na razie ciężko, ale w moich okolicach, no jeśli mnie znacie tu w moich okolicach, to wiecie, do których drzwi, że tak powiem, zapukać. A warto. Do następnego razu, cześć i... Piwo genialne.